Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojej serii Przyrodniczej z ukrycia. Tak jak obiecywałem, czy zastrzegałem się, będzie parotygodniowa przerwa. Wynikała ona z tego, że po prostu musiałem umieścić fotopułapkę w nowym miejscu, a później się okazało też i w starym, ale trzeba było umieścić na nowo i zagrać po prostu następny materiał. Poprzednie odcinki, trzy akurat tam wyszły, skończyły się właśnie z starego nagrania, no i trzeba było coś nowego dorzucić. I tak jak obiecywałem, będę starał się jakieś nowe gadżety, aranżacje. Aranżacja może na ścianie się nie zmieniła, ale zmieniła się znowu tutaj. Kolejny raz się ostrzygłem. Niby nic, ale cieszę. No i też jeszcze jedna nowa rzecz. Użyłem nowego gadżeta, nowej zabawki. I teraz pokażę, co to jest. To nie jest walizeczka atomowa, broń Boże. Kiedyś straszono nas takimi. To jest właśnie taki sobie gadżecik. Dron. W jednym małym ujęciu, żeby pokazać nowe bagno, użyłem drona. Ale też spróbuję na starym bagnie też użyć tego drona. O, za dużo o dronie nie, ponieważ to się troszkę byłoby do opowiadania, a nie o to chodzi, nie o tym jest odcinek. O, kamerka. Wystrzępione już tutaj śmigiełka, nie jedno przeżył, nie jedno drzewo zaliczył, zanim nauczyłem się względnie latać. Powiedzmy, że teraz jakoś panuję nad tematem i nawet udaje się wylądować. Dron właściwie jest skupiony do konkretnie zadań ornitologicznych. Głównie do poszukiwania gniazd w trudno dostępnych miejscach, ale okazuje się, że można go wykorzystywać również przy innych okazjach, jak na przykład przy obrączkowaniu, kiedy chcemy się upewnić ostatecznie, czy ten ptak jest na gnieździe i żeby obrączkarz niepotrzebnie się nie wspinał. I jeszcze w paru innych sytuacjach. Ja wykorzystałem go między innymi właśnie do kolejnego odcinka. Myślę, że nieraz jeszcze go wykorzystam, żeby jakieś ciekawsze miejsca, w których fotopułapka rejestruje temat, pokazane były troszkę z góry, bo to jednak pokazuje, jak to wszystko wygląda. Nie od strony fotopułapki, a właśnie od strony drona. Tak jak mówiłem, o dronie nie będziemy się rozczulać. To nie jest ten legendarny DJI, chyba tak to się nazywa. To jest prostszy dron Hubsan Zino. Ma swoje minusy w porównaniu z DJI-em, ale jak się opanuje już latanie, można wylądować, można polecieć i nawet całkiem fajna jakość, przyzwoita zdjęć wychodzi. Te 4K, które ja sobie przerobiłem tutaj, zmieniłem na Full HD, co zupełnie wystarcza i łatwiej później zmontować materiał, bo jest trochę lżejszy. To jest naprawdę bardzo przyzwoita jakość, więcej nie trzeba, tutaj wykupiłem baterię. I można by to jeszcze opowiadać i opowiadać, a nie o dronie dzisiaj. Będzie cóż. Po tym, co zwykle, kopytne głównie się nagrały, jelenie. Ten odcinek praktycznie będzie o nich. Ale te ujęcia, które zrobiłem, przede wszystkim na nowym bagnie. Leśniczy zasugerował, że tam koło siebie ma takie nowe bagno. Tam poszedłem, puściłem drona, zainstalowałem fotopułapkę. Samo instalowanie to była historia. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak jednej osobie może być ciężko zainstalować taką fotopułapkę. Jest pasek, którym przytwierdzamy do drzewa fotopułapkę, ale zwykle jest tak, że albo w lewo, albo w prawo, albo krzywo, albo za nisko, albo za wysoko, albo drzewo w tą stronę rośnie, albo drzewo zbyt pochyłe. I chyba z godzinę ustawiania, kombinowania, robienia próbnych ujęć, żeby wypoziomować i żeby jakoś to wyszło. I co wyszło właśnie? Okazało się, po tygodniu wróciłem z kolegą, że wiele tam nie ma. Parę ujęć jeleni, ale takich bardziej w stylu selfie. Akurat tak się okazało, że fotopułapkę umieściłem przy zejściu, gdzie dosłownie obok fotopułapki zwierzyna schodziła do tego bagna. Jest bardzo dużo wody. Zaraz wytłumaczę chyba, dlaczego akurat tam to miejsce jest mniej atrakcyjne. No i parę jest ujęć takich jeleni naprawdę z bliska, dosłownie selfie. I tyle. No, stwierdziłem, że do tego odcinka nie będzie i z kolegą postanowiliśmy jeszcze na starym bagnie zainstalować ponownie fotopułapkę. Nie tylko ze względu na odcinek, ale też ze względu na
poszukiwania Bosiana Czarnego, który przynajmniej na razie nam się nie nagrał. Poszliśmy tam i okazało się, że na tym starym bagnie, gdzie były pokręcone poprzednie 3 odcinki, bardzo dużo wody, ale jednak jest to nadal błoto i chyba właśnie to błoto ściąga tą zwierzynę, bo jak się później okazało, tam było znacznie więcej ujęć, a na pierwszym bagnie to właściwie był staw, można powiedzieć, a na drugim właśnie, owszem, dużo wody przybyło, ale jednak błoto. I to błoto właśnie to jest ten magnes na zwierzynę. Tam zainstalowaliśmy, ale w nowym miejscu i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ też jakoś chyba bliżej zejścia tej zwierzyny do tego bagna, bo ujęcia, które zrobiliśmy, były znacznie bliższe. To mi w pamięci utkwiła właśnie taka scena. Kilka jeleni, całe stado, mam kilkaparę sztuk, zanurzonych tak dosłownie po przysłowiowy pas w tym błocie. No pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to ludzie w akwaparku, jak w tych bąbelkach sobie leżą, odpoczywają, to samo z jeleniami. Po pas, w błocie, uchachane całe, ucieszone, no piękna scena, bliskie ujęcie. I dlatego właśnie też przyszło mi na myśl, żeby ten odcinek nazwać Aquapark dla jeleni, ponieważ ta scena utkwiła mnie najbardziej w pamięci i kojarzy mi się tylko właśnie głównie z Aquaparkiem i z tymi bąbelkami, jak tam ludzie sobie leżą w tych bąbelkach, odpoczywają. No zjeżdżalni nie ma tam na bagnie, nie o to chodzi, ale są inne atrakcje. Dla jeleni atrakcją jest błoto. Widać taką scenę, jak przychodzi łania, rozkopuje kopytem wodę, błoto konkretnie, rozrzuca sobie, po co? No, żeby mieć wygodnie, nie o to chodzi. Ona wybiera z tej wody błoto, ponieważ nie woda, tylko błoto. Woda owszem też, ale błoto najbardziej ją interesuje, ponieważ jak tak przylepi się tego błota, wysmaruje się cała w tym błocie, to jest to ochrona przed kleszczami, przed komarami. Dla niej to jest to błoto najbardziej atrakcyjne, nie tylko sama woda. Nagrałeś też młode jelenie. Jelonki, takie już nakrapiane porządnie. I tam w jednej scenie taki jelonek właśnie lata sobie dookoła tego bagna. Taki, nie powiem, że ogłupiały, ale na pewno ucieszony całą sytuacją. I to też przychodzi mi do takiego skojarzenia od razu na myśl z dzieciakami, które są nad wodą. Sam przypominam sobie taką scenę z własnej autobiografii, jak byłem na plaży nad jeziorem z samolotek dawnych lat. Za dzieciaka jeszcze. I tak mi się podobało kąpanie w wodzie, że co chwilę co doszedłem, to chłopaki, idziecie? I cały czas im marudziłem, żeby szli do wody, pomimo że przed chwilą z niej wyszliśmy. No tak mnie to cieszyło, to kąpanie do dziś mnie cieszy, chociaż bardziej od jezior wolę, przynajmniej szczerze, aquapark wspomniany. I tak samo z tym jelonkiem, no lata, tam cieszy się, podskakuje, no po prostu tak jak dzieciak nad jeziorem. Pod tym względem myślę, że my ssaki jesteśmy do siebie podobne, nieważne czy mamy kopyta, czy ręce, czy cztery, czy dwie kończyny takie do chodzenia, ale pewne zachowania są do siebie podobne. W jednej scenie młody jelonek właśnie podchodzi blisko fotopułapki, bo to widać, niemalże takie selfie z tego wychodzi i zaczyna obwąchiwać. Co? Myślę, że właśnie fotopułapka. Dokładnie obwąchuje miejsce, w którym my ją zainstalowaliśmy, umieściliśmy tą fotopułapkę i to miejsce dokładnie ten jelonek obwąchuje. Tak wyciąga szyję, jakby niepewne, co tam się kręci, to o co chodzi, jakiś taki dziwny zapach. Myślę, że część naszego zapachu jeszcze została, chociaż były deszcze i ten zapach mógł być dość ładnie zmyty na szczęście, ale jednak mi się wydaje, że część takiego zapachu zostaje na dość długo, zapachu człowieka i te jelenie jednak to wyczuwają. I coś nie grało temu jelonkowi, no a na szczęście nie spłoszył się i nagrania szły dalej. A propos tych jelonków, w jakim są wieku? To jest maj, czerwiec, narodziny, jest mają jeden miesiąc, troszkę ponad miesiąc. Ale widać już to nakrapianie takie charakterystyczne na młodych jelonków. Nagrałeś też dwa czy jedno ujęcie Danieli. Tu Daniele akurat tam nie zaskoczyły za bardzo, pojawiły się tylko na krótką chwilę. Też są nakrapiane, bo Daniele z natury są nakrapiane. Ale do odróżnienia Daniele mają te swoje ogonki, to lustro takie czarno-białe na ogonkach. Dłuższe te ogony niż jelenie i da się odróżnić. Zastosowaliśmy też taką sztuczkę, że po przyjściu nie zdemontowałem fotopułapki. Jest ładnie wypoziomowana. Zostawiliśmy to samo ujęcie. I mówimy, zobaczymy co będzie, jak przez 2 tygodnie będziemy nagrywać.
Wymieniłem tylko kartę pamięci i baterię. I zostawiliśmy fotopławkę dokładnie w tym samym miejscu. A ja wziąłem kartę starą i na podstawie tej karty właśnie robię teraz ten odcinek. Dojdzie jeszcze jeden odcinek. A pod koniec tygodnia, czy na początku przyszłego, jedziemy, już jadę ściągnąć tą fotopułapkę już całą. Myślę, że już na razie z tym bagnem damy spokój. No i myślę, że coś się znowu nagrało i będą przynajmniej jeszcze kolejne dwa odcinki. Więc materiału jest teraz na dwa odcinki z nowej fotopułapki, z nowego nagrania będzie pewnie jeszcze ze 2-3, więc no na razie jest co robić. I następny pomysł, jednak spróbuję tą fotopułapkę już umieścić w innym miejscu, ponieważ no, nie można ciągle tego samego bagna pokazywać, ale zwierzyna jest różna. W porównaniu z tym, co było za pierwszym razem, na przykład w tych odcinkach nagrało się mniej dzików, ale to jest pewna niespodzianka, nie zdradzę, to będzie w następnym odcinku. Inne ptaki się nagrały, właściwie jeden, przez chwilę. Więc gdyby zostawić tą fotopułapkę na kilka tygodni nawet, zawsze by coś nowego się nagrało. No ale trzeba zmienić troszkę miejsce, coś nowego wam pokazać, więc jest pomysł, jest moc. Zdemontuję fotopułapkę i spróbuję umieścić w innym miejscu i coś zupełnie innego nagrać. A przynajmniej spróbować nagrać. To tyle na razie. Popatrzcie sobie, ponieważ te ujęcia są bliższe. Myślę, że na swój sposób ciekawsze niż to, co się poprzednio nagrało. Jest na co popatrzeć, można w spokoju chwilkę pooglądać sobie tą zwierzynę. A ja obiecuję, że przynajmniej jeszcze jeden odcinek jest. No i myślę, że materiał z nowego nagrania będzie na przynajmniej jeszcze kolejne 2-3 odcinki. I być może, nie wiem, jakiś nowy gadżet się pojawi, być może nagram dronem tamto bagno, zobaczymy, pokombinuję, może trochę aranżację zmienię. Zawsze postaram się, żeby było coś chociaż troszkę nowego. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.